Drodzy, tak jak już było mówione tydzień temu, głosiłem na temat, żebyśmy, tak jak Słowo Boże nas zachęca, nasze troski, nasze zmartwienia składali na Pana. I tam pominąłem jedną taką sytuację, historię. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus odwiedził dom Marii, Marty, Łazarza, wtedy Marta krzątała się, że chciała tak wspaniale ugościć Pana Jezusa. A Maria usiadła u stóp Jezusa, aby słuchać słowa, które będzie głosił. I akurat w tym wypadku zdarzyło się tak, że Pan Jezus mówi, że Maria tą lepszą cząstkę obrała. Ja wiem, że Marta chciała dobrze. I gościnność jest jednym z takich bardzo ważnych elementów w życiu chrześcijanina. Natomiast kiedy czasami musimy wybrać pomiędzy tym, aby słuchać, aby być u stóp Jezusa, aby wsłuchiwać się w Boże Słowo, to tutaj Pan Jezus wyraźnie mówi, zostaw te inne rzeczy, a bądź tam, gdzie jest głoszone, zwiastowane moje święte Słowo. Ciesz się Nim, pozwól, żebym mówił do Ciebie, żebym mówił do Twojego serca. A więc dobra jest cząstka i lepsza cząstka. I wiecie, że jakby tą konkurencją dla tego, co jest dobre, jest lepsze. Tak więc jesteśmy teraz, tak jak już słyszeliśmy, jesteśmy, aby słuchać Bożego świętego Słowa. I tak zastanawiałem się długo nad tym, ale jestem coś winien w temacie, jeżeli chodzi o kwestię małżeństwa. Dlatego, że pamiętacie, kiedyś rozpocząłem ten cykl na temat życia małżeńskiego. Mówiliśmy o tym, jak wielka duchowa walka toczy się na tym polu, jeśli chodzi o małżeństwo. I mówiliśmy o tym, że zresztą takie są statystyki, że bardzo trudno jest ludziom utrzymać, pozostawać w związku małżeńskim. Natomiast Słowo Boże uczy nas bardzo wyraźnie, że małżeństwo ma być we czci u wszystkich. To znaczy ma być szanowane, ma być docenione, ma być, że tak powiem, czymś kosztownym i zaszczytnym w życiu człowieka. Jeżeli 50%, takie są statystyki w Stanach Zjednoczonych, u nas myślę, że to jest 1/3, może mniej, albo gdzieś koło 1/3, 50% małżeństw rozpada się w Stanach Zjednoczonych. To wyobraźcie sobie, czym żyją dzieci. W jak wielkim rozdarciu, w jak wielkim poczuciu krzywdy, a często winy, bo bardzo często dzieci oskarżają się, że to one są winne rozpadu małżeństwa swoich rodziców. Pomyślmy o tym, jak wielka tragedia dzieje się w tych nowych związkach, często nie, gdzie dzieci z poprzedniego małżeństwa nie są zaakceptowane. Pomyślmy o takich małżeństwach, gdzie jest pijaństwo, gdzie są narkotyki, gdzie są przekleństwa, gdzie jest przemoc. Ale to jest zupełnie coś przeciwnego temu wszystkiemu, co Bóg Wszechmogący zaplanował odnośnie małżeństwa. I my o tym wiemy. My o tym doskonale wiemy, że tak to ma nie być, a Bóg wyraźnie nam pokazuje, jak to ma być. Kiedy otwieramy pierwszą Księgę Mojżeszową, ona nazywana jest u Żydów, po prostu każda Księga Mojżeszowa nazywana jest od pierwszych słów, jakie są użyte w tej księdze. I akurat tu się nam to zgadza na początku. Na początku Bóg stworzył. I kiedy otwierasz tą księgę, tam widzimy te same początki. Stworzenie, człowiek, jego stworzenie, jego pochodzenie, cel. Początek małżeństwa, cel dla tego małżeństwa. I też dostrzegamy tam w tym początek upadku, zapowiedź odkupienia. Wszystko tam możemy znaleźć jakby w takiej pigułce. I właściwie możemy, kiedy człowiek zastanawia się i pyta właściwie skąd się wziął i jak to wszystko jest, że jest, to zobacz do Bożego Słowa i tam to wszystko widać. Na początku Bóg stworzył.
niebo i ziemię. Na początku Bóg stworzył te wszystkie rzeczy. Na początku, w końcu Bóg szóstego dnia uczynił mężczyznę i kobietę na swój obraz i na swoje podobieństwo. To wszystko jest tam powiedziane. Nie musimy się w żaden sposób domyślać. I wyraźnie jest określone, i mówiliśmy, i Słowo Boże wyraźnie określa, że małżeństwo, to jest relacja, to jest związek pomiędzy mężczyzną i kobietą. I to jest wszystko. Tak, to jest wyraźnie powiedziane. Wyraźnie mówiliśmy o tym, w jakim celu Bóg stworzył małżeństwo. Mówiliśmy o tym, że Bóg nie chciał, żeby sam mężczyzna był, a więc małżeństwo powinno rozwiązywać problem samotności. Powinno rozwiązywać i sprawiać, że ta, która została dana mężowi, nazwana jest pomocą i to wcale dla niej nie jest ujmą, że jest pomocą. Po prostu jest określona jej rola i jej funkcja. Obok tego, którą Bóg postawił. Ona ma być pomocą i jak powiedziałem, nie przynosi to żadnej ujmy, dlatego że to słowo pomoc użyte jest także w odniesieniu do Boga, który jest pomocą względem nas ludzi. I Bogu to ujmy nie przynosi. Jeżeli kobieta czuje się zażenowana, czy zakłopotana, czy może zbuntowana, że ona nazwana jest pomocą, to znaczy, że buntuje się przeciwko temu celowi, które Bóg dla niej wyznaczył. Adam jest pierwszy. Zresztą Paweł tak to później argumentuje. Adam jest pierwszy, ona jest druga. Ona jest dodana jemu ku pomocy. Chcielibyśmy, żeby było odwrotnie, bo tak kobieta rodzi, a tu w tym wypadku to mężczyzna zrodził. Z męża została wzięta. Oczywiście mocą Bożą Bóg ją ukształtował. Oboje mieli panować nad wszystkim, co Bóg stworzył. Mieli zarządzać wszystkim, co Bóg stworzył. Dopiero po upadku jest pewna tutaj różnica. On będzie pracował, a ona będzie jemu poddaną. Powiedzieliśmy o tym, że kobieta, która jest obok mężczyzny, że oboje razem jako małżeństwo mają wykonać to polecenie, aby ziemia zaludniła się. Mają zarządzać. Ale to, co też jest bardzo istotne i bardzo ważne, moi drodzy, to dlatego rozwód jest czymś tak, powiem, złym, czymś niewłaściwym, czymś, co burzy pewien obraz, świadectwo, które Bóg dał ludzkości. Dlatego, że małżeństwo jest obrazem Bożej miłości do swojego ludu. W Starym Testamencie Bóg, Księga Ozeasza, Bóg szczególnie o tym mówi, Bóg jest przedstawiony jako małżonek dla Izraela. Kiedy czytamy Księgę Ozeasza, widzimy, że ten małżonek, Bóg, tak kocha swoją żonę, Izraela, że nawet kiedy jest zdradzany przez nią, on jest gotów przebaczyć, on jest gotów ją oczyścić, on jest gotów ją z powrotem do siebie przyjąć. Dlaczego to jest tak ważne? I Bóg daje nam, kiedy czegoś Bóg od nas oczekuje, to znaczy, że On sam w taki sposób postępuje wobec nas, ludzi. Nie jest podobny do nas, którzy mamy wielkie oczekiwania wobec dzieci, a sami żyjemy poniżej norm, które ustalamy dla nich. Ale Bóg sam te normy zachowuje i przestrzega. Ale w Nowym Testamencie Jezus nazwany jest oblubieńcem, a Kościół nazwany jest oblubienicą. Jesteśmy zaręczeni z oblubieńcem Chrystusem. Każdy, który zostaje włączony do Kościoła, który narodził się na nowo, który został ochrzczony i staje się częścią Kościoła, staje się tą oblubienicą, częścią oblubienicy Chrystusa. Miłość Boga do swojego ludu jest wieczna. Jest niezniszczalna. Tak jak w Starym Testamencie, prorok Izajasz mówi, Bóg mówi przez proroka Izajasza do swojego ludu, do swojej żony Izraela, którą poślubił, umiłowałem cię miłością wieczną. Wieczną. I nigdy cię nie zostawię. Ale w Nowym Testamencie znowu nasz oblubieniec Chrystus to mówi to samo, że umiłował Kościół, umiłował nas taką miłością, że
oddał życie za Kościół. Wielka miłość. Nic nie było w stanie i nic nie zatrzymało Pana Jezusa. To, że grzechy nasze zostały na Niego wrzucone. Nasz cały brud, nasza niewierność, nasz bunt, nasza zdrada. Tego nie powstrzymało. On oddał życie za Kościół. I pamiętacie, zanim odszedł, powiedział: i jestem z wami aż do skończenia świata. Jest wiernym narzeczonym i będzie wiernym mężem dla swojego Kościoła, bo odbędzie się wielkie, huczne, wspaniałe wesele w niebie. Kiedy On przyjdzie i kiedy oblubienica zostanie zabrana. Ważne jest to, co czytaliśmy, co było czytane na samym początku, abym był wśród tej oblubienicy, abym był cząstką tej oblubienicy, abym mógł doczekać się tego wspaniałego ślubu i wesela, który się odbędzie, Słowo Boże mówi, na powietrzu, kiedy On zabierze Kościół. A więc jeżeli Bóg mówi, że żona ma być wierna mężowi, a mąż ma być wierny żonie, to znaczy, że on przede wszystkim sam jest wierny. Jako mąż, jako ten, który poślubił sobie swój lud, on jest wierny swojemu ludowi, swojej żonie. Jezus jest wierny swojemu Kościołowi, swojej oblubienicy. A więc on oczekuje, tak jak on jest wierny, oczekuje, że my będziemy wierni i mężowie, i żony. I Słowo Boże przestrzega. I w Księdze Malachiasza przestrzega tych, którzy zostawiają swoje żony i nie są wierni przymierzu, które zawarli ze swoimi żonami, a także Salomon w przypowieściach ostrzega kobiety, aby były wierne swoim mężom, aby nie zostawiały i nie opuszczały ich. A więc mówiliśmy też o tym jakie prawa są dane każdemu małżeństwu, jaki jest Boży plan dla małżeństwa. O tym wszystkim mówiliśmy. I pamiętam, że zakończyłem i celowo tak to zdecydowałem, aby nie było tak, że pierwsze chciałbym mówić coś o kobietach, a więc postawiłem na mężczyzn. I pamiętacie, mówiliśmy, że o tej postawie męża wobec żony, to mąż jest odpowiedzialny za swój dom. To na nim spoczywa głównie odpowiedzialność za prowadzenie, za przewodzenie, powiem dosłownie, za przywództwo. On przewodzi, moi drodzy. I kiedy Biblia mówi, że biskup, czyli starszy, czyli prezbiter, ma być mężem jednej żony i tam jest powiedziane, że on ma stawać na czele, tam jest takie użyte słowo, on jest nazwany też przełożonym, ma stać na czele, ma kierować, ma utrzymywać porządek. A więc Bóg oczekuje przede wszystkim od mężczyzny tego, że on weźmie na siebie odpowiedzialność za siebie, za żonę i za swój dom, za swoją rodzinę. Dlaczego? To jest bardzo jasne w Bożym Słowie przedstawione. Tutaj nie ma żadnych niedomówień. Ona stoi obok niego jako pomoc. Razem wychowują dzieci i prowadzą je, ale to on jest tym, który ma nadawać kierunek w życiu małżeńskim, ma chronić to małżeństwo, ma troszczyć się o swoją żonę. I mówiliśmy, że tam jest Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że tak jak relacja między Ojcem a Synem, Bogiem Ojcem a Synem Bożym jest relacją pełnej miłości i jedności, tak powinno być między mężem i żoną. Tam ma być miłość i ma być jedność. Zwróćmy uwagę, drodzy, że nie ma żadnej rywalizacji w istocie Boga. Syn nie rywalizuje o jakieś pierwszeństwo ze swoim Ojcem. On sam dobrowolnie poddaje się pod autorytet Ojca. Czy jest mniejszy? Czy jest mniejszym, jeśli chodzi o bóstwo? Słowo Boże mówi, absolutnie nie. I Słowo Boże też mówi tak samo odnośnie mężczyzny i kobiety, że są tak samo ważni w oczach Bożych,
że pod względem wartości, znaczenia, odkupienia nie ma żadnej różnicy między mężczyzną i kobietą. Dla nas dzisiaj to jest oczywiste, ale w ciągu wieków i w czasach, kiedy Biblia była pisana, kobieta była w wielkim poniżeniu. Wręcz była lekceważona jej godność, jej znaczenie i Pismo Święte, i to, co Bóg mówi w swoim słowie, wcale nie umniejsza ani na jotę, ani na ułamek godności kobiety, wręcz ją na nowo pokazuje, odbudowuje. No bo jeżeli Żyd modlił się, że dziękuję Bogu, że nie jest kobietą i porównuje ją do jakiegoś zwierzęcia, nawet nie chcę tego mówić, dosłownie nie chcę cytować, bo mi to przez usta nie może przejść. Kiedy zastanawiano się, czy w ogóle kobieta ma duszę, a może jej nie ma, później też zastanawiano się, czy dziecko w ogóle ma duszę i co dziecko jest w stanie zrozumieć odnośnie Bożych spraw, ja myślę, jakaś głupota totalna albo zaciemnienie. Ja się dziwię w ogóle nad tym, jak ludzie, którzy czytali Biblię, ludzie, którzy powoływali się na Boga, mogli uprawiać handel ludźmi i czytali Biblię dla swoich niewolników. Jak tak proste rzeczy, proste prawdy mogły gdzieś tam im umykać, jak Biblia mówi, że każdy, który porywał drugiego człowieka i handlował człowiekiem, według zakonu był winien śmierci. Był winien śmierci. I ci, którzy dzisiaj, a dzisiaj rocznie porywa się około 1 200 000 ludzi na świecie, na rządy, do niemoralności, 1 200 000 dzieci, młodych ludzi, kobiet zostaje porywanych. A Biblia mówi, tacy ludzie, którzy to czynią, są pod wielkim Bożym sądem i gniewem i nie ujdą tego. A więc, moi drodzy, kiedy Biblia mówi o roli mężczyzny w małżeństwie i roli kobiety, nie dajcie sobie wmówić, że apostoł Paweł był może starym kawalerem i dlatego coś tam napisał. Bo apostoł Paweł i wszyscy inni, którzy pisali Nowy Testament i Stary Testament, to byli ludzie, którzy pisali z inspiracji Ducha Świętego. I nie kierowali się żadnym pojęciem kulturowym, ale mieli to objawienie, to spojrzenie od Boga, aby przekazać prawdy Boże, bo przecież skoro Bóg jest twórcą małżeństwa, to On wie doskonale, skoro sam to stworzył, wie, jak ono powinno funkcjonować. Prawda? To tak jak zegarmistrz, który tworzy zegarek, buduje go i on doskonale wie, jak on powinien pracować i chodzić. A jeżeli coś się popsuje, to on doskonale wie, co za co odpowiada. A więc Bóg też wie, co za co odpowiada w małżeństwie. Jeżeli coś się psuje i nie jest według wzoru mistrza, stwórcy, tego, który to stworzył, to znaczy, że musimy pozwolić mu na naprawę albo nie. Bo wiecie, Bóg nigdy nikogo z nas nie zmusza. Bóg mówi, przedstawia nam swoje słowo i oczekuje, że to my dostosujemy nasze życie do Jego słowa. Z pełnymi tego błogosławieństwami lub konsekwencjami. Dla naszego życia tutaj i dla naszego życia w wieczności. A więc mówiłem, że mężczyzna jest odpowiedzialny i nie może od tego uciekać. Dzisiaj maluje się, przedstawia się nam kobietę jako taką, to już nie jest macho mężczyzna, jest tylko macho kobieta. Silna, zdecydowana, wie czego chce, a mężczyzna jak się chce, to tak niech tańczy koło niej i tak dalej. Ale tak Biblia nie mówi. Jest godność i mężczyzny, jest godność kobiety. I jedno i drugie, godność jednego i drugiego w Biblii jest wysoko postawiona i
uszanowana przez Boga. Skierowane jest do męża i do żony to samo słowo, że mają się do siebie odnosić z pełnym szacunkiem, z pełną czcią. Do Boga odnosimy się z czcią. Ale też mamy do siebie się odnosić z tym właściwym szacunkiem. A więc nie może być tak, żeby ze strony mężczyzny była jakaś pogarda, coś niewłaściwego wobec jego żony, a tak samo żona nie może patrzeć z jakąś pobłażliwością na tego swojego męża. Bo nie do rajda z niego to już taki, że jak ona czegoś nie zrobi, to on już nic nie zrobi. Nie. I odwrotnie, a więc ta odpowiedzialność, to spojrzenie jest takie, jak Bóg patrzy na nas. W oczach Boga ty i ja mamy wielką wartość. I Bóg chce, żebyśmy tak patrzyli na siebie jako bracia i siostry, ale też żebyśmy tak na siebie patrzyli w naszym małżeństwie. Równi, równie ważni, równie mający prawo do szacunku, do poszanowania. Dlatego Słowo Boże mówi, że jedno i drugie mają okazywać sobie tą właściwą cześć wobec siebie. Ale mają różne funkcje, różne zadania. I mówiłem też, że mąż ma miłować swoją żonę. Moi drodzy, wspominaliśmy na różnego rodzaju i definiowaliśmy różnego rodzaju pojęcia miłości, jakie są wymienione w Bożym Słowie. Jest takie słowo storge, oznaczające przywiązanie, przynależność. Niezwykle ważne w małżeństwie i rodzinie. Być do siebie przywiązanym. W tym nie ma nic złego. Jest takie pojęcie jak Filadelfia, fileo, greckie fileo oznacza relacja przyjaźni między mężem i żoną. Czy możecie rozmawiać o wszystkim, dzielić się sercem? Przyjaźń. Jest takie pojęcie, ono nie występuje w Nowym Testamencie, ale w Biblii jako pojęcie występuje, miłości czysto fizycznej. Erotyzm, erotyka, eros. Mówię, nie występuje w Nowym Testamencie, ale w Biblii jako pojęcie, jako coś, co jest, jak najbardziej. Cała pieśń nad pieśniami to jest pieśń, która pokazuje na tą miłość erotyczną między mężem i żoną. Nawet wyczytałem, że do pewnego wieku chłopcy w Izraelu nie wolno było czytać tej pieśni. Dopiero od pewnego wieku wolno im było czytać. Ale największym rodzajem miłości jest agapeo. I kiedy Biblia mówi, że mąż ma miłować swoją żonę, tam jest użyte słowo agapeo, czyli miłość, która nie jest uzależniona od uczuć, emocji, ale jest wyrażeniem woli. Ta miłość agapeo, ta wola, ta decyzja pozwala ostać się każdemu małżeństwu. Bóg nas taką miłością umiłował. My mamy siebie w Kościele taką miłością miłować. To znaczy, że ta miłość agapeo pozwala mi patrzeć na mojego brata i siostrę, którzy może mnie krzywdzą, może mnie zranili, może coś spowodowali nie tak. Ona pozwala mi dalej okazywać im przychylność i miłość. Tak samo jest w małżeństwie. Bez względu na to, co może się wydarzyć. Moi drodzy, kiedy otworzymy list do Efezjan, 4 rozdział, czytamy tak, przepraszam, 5 rozdział od 22 wiersza do końca tego rozdziału. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo,
aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Wiecie, to jest straszne, jeżeli mąż do żony wyraża się w niewłaściwy sposób. To jest w oczach Bożych i w świetle Bożego Słowa czymś strasznym, kiedy mężczyzna w taki niewłaściwy sposób traktuje swoją żonę. Mówi do niej, odzywa się do niej. Nie daj Boże jeszcze jakieś inne, coś posuwa się do jeszcze gorszych rzeczy wobec niej. Bo tu jest wyraźnie napisane, że mają miłować tak jak Chrystus Kościół. Ma się o nią troszczyć, mają pielęgnować. On ją karmi. A to słowo karmić oznacza, że on ją rozgrzewa. On ją sprawia, że ona się czuje bezpiecznie, dobrze. Cztery razy w tym fragmencie w liście do Efezjan, cztery razy Bóg mówi do mężczyzny: miłuj, kochaj swoją żonę. A jak ją mam kochać? Tak jak Chrystus, Kościół. Tak jak Chrystus. A więc bracia, drodzy, my musimy sobie przypominać i patrzeć na Chrystusa. Czy Kościół zawsze jest fair wobec Chrystusa? Czy ty i ja jesteśmy zawsze fair wobec Jezusa, głowy, naszej głowy? Bo Chrystus jest naszą głową. Ileż On nam okazuje łaskawości, cierpliwości wobec nas, przebaczenia wobec... A więc miłuj tak, jak Chrystus miłuje ciebie, jak miłuje Kościół. A więc w tym fragmencie do wiersza 33 cztery razy mężczyzna jest wezwany, aby miłować, aby troszczyć, aby pielęgnować, aby karmić odnośnie swojej żony. Jeżeli tak byśmy się zachowywali, jeżeli tak byśmy postępowali, to ja myślę, że co rano drzwi by się, czy okna by się otwierały, byłby wielki śpiew radości i chwały w każdym domu. Ale to jest połowa tego, co tutaj jest napisane. W Nowym Testamencie, jeszcze w liście do Kolosan 3,19, apostoł Paweł mówi do mężów, przypomina im po raz piąty, w wierszu 19, 3 rozdziału listu do Kolosan: mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Przykrymi. Inaczej mówiąc, to słowo, ja go starałem się, nie wiem, czy starałem się wtedy, ono oznacza niepowodujący rozgoryczenia swojej żony, sprawiania goryczy w jej sercu. Nie bądźcie dla nich przykrymi, jakimiś złośliwymi wobec niej. W liście Piotra, pierwszym, trzecim rozdziale, wierszu 7 jest napisane, że jeżeli mąż jest niewłaściwym, ma postawę wobec swojej żony, to nawet jego modlitwy mogą nie być wysłuchane przez Boga. Zobaczmy do tego fragmentu z listu Piotra, który bardzo tutaj wyraźnie mówi. Oto czasami wydaje nam się, że wiersz 7 mówi tak: podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi, z żonami, z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim. Słabszy rodzaj, tu chodzi bardziej, myślę, ona jest słabsza fizycznie. Słabszy rodzaj, jest słabszą, tak jest stworzona. I okazujcie im cześć, to jest to, o czym mówię, okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody.
Inaczej mówiąc, czasami możemy się modlić, nie wiadomo co robić, ale jeżeli mąż nie zmieni nastawienia, postawy wobec swojej żony, jego modlitwy nie będą wysłuchane. Myślę, że to jest fajne. Bóg jasno pewne rzeczy określa. Popatrzcie, jak Bóg wysoko stawia tutaj sprawę małżeństwa, sprawę relacji w małżeństwie. Ale jak powiedziałem, 5 razy Nowy Testament wzywa mężczyzn do miłowania i właściwego nastawienia, postawy wobec swojej żony. Ale kiedy szukam, że żona ma miłować męża, to znajduję to tylko w jednym miejscu. O, pastorze, przecież jest przykazanie miłujcie jedni drugich. No dobrze, jest. Obligatoryjne dla nas wszystkich. Ale tylko raz jest tak, jak bezpośrednio do męża, że ma miłować żonę. 5 razy tak do kobiety, do żony jest powiedziane tylko raz w liście do Tytusa. I to żony mają, te starsze mają uczyć młodsze, żeby miłowały swoich mężów. Ja mówię tak, skoro taki jest rozkład sił na tej Bożej wadze, to znaczy, że ten raz równoważy te 5 razy. Że jest coś, albo tak powinno być, że jeżeli ta postawa mężczyzny jest właściwa, kobieta nie będzie miała problemu z odwzajemnieniem, oddaniem miłości. Będzie miłować. Natomiast siły rozkładają się inaczej, jeżeli chodzi o kwestie przewodzenia w małżeństwie. Dlatego, że skoro 5 razy jest powiedziane do męża, że ma miłować, to drogie siostry, 6 razy jest powiedziane do żon, że mają być uległe swoim mężom. Ani razu nie znajduję tego słowa skierowanego do mężczyzny, do męża. Chyba, że znowu ustalimy zasadę taką obowiązującą wszystkich w Kościele, jedni drugim bądźcie ulegli w liście do Efezjan. Co powiedzieliśmy? Że mężczyzna i kobieta są równie ważni w oczach Boga. Jedno bez drugiego nie będzie żyło. Tak jak kobieta jest z mężczyzny, tak mężczyzna przez kobietę. Tak pisze Paweł. Równi co do wartości, ale rozłożone są, przydzielone są im przez Stwórcę małżeństwa inne role i zadania. On jest odpowiedzialny, on ma przewodzić, on ma miłować, tak jak Chrystus, ma być gotów oddać życie, a ona z kolei też go ma miłować oczywiście. Ale Paweł kładzie nacisk na tą inną rzecz, z którą jest dzisiaj ogromny problem. Nie wiem, czy ten problem zaczął się, myślę, że tak, zaczął się od momentu, kiedy człowiek upadł w grzech. Bo tam jest powiedziane i on będzie nad tobą panował. A słowo w Nowym Testamencie mówi, raz jest użyte to słowo, w liście 1 do Tymoteusza w 2 rozdziale, żeby kobieta nie brała góry nad swoim mężem. Nie pozwalam kobiecie wynosić się nad swojego męża. Inaczej mówiąc, tak jak Bóg zabronił takiego wynoszenia, panowania niewłaściwego, okazywania, że on nie wiadomo, on jest panem tutaj i on tu będzie robił, co będzie chciał w tym domu. Nie wiem, czy który mąż w ogóle sobie tak pozwoli na coś takiego, czy mu żona pozwoli. Bo nie o to chodzi. No bo jeżeli mamy panować, jak Chrystus panuje w Kościele, to zwróćcie uwagę, że ta władza, to panowanie jest totalnie różne, jest inne niż mamy w naszych umysłach. Chrystus panuje poprzez służenie. Służy nam. Usługuje nam. Oczywiście On jest Panem. On przewodzi. My idziemy za Nim. My Go naśladujemy. A więc ta zasada uległości funkcjonuje w Kościele, pomiędzy braćmi i siostrami. Biblia mówi, Efezjan 5:21, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I to słowo ulegając, to jest słowo, które dosłownie można przetłumaczyć podporządkować,
uzależnić, podbić, poddać się, być posłusznym. I kiedy słowo to jest użyte do kościoła, czy też do małżeństwa, do żony, że ma być podporządkowana, to jest właśnie to słowo. Powinna być podporządkowana, uzależniona, poddana. Pamiętam, jak na ślubie Tymka w kazaniu na ten temat troszeczkę wspomniałem, jak w mojej rodzinie te młode osoby, które się pożeniły i tak dalej, przychodzili troszeczkę zdegustowani. Gdzie ty to, wujek, wyczytałeś? Gdzie to jest? Przecież to już dzisiaj jest anachronizm w oczach ludzi. Kochani, kiedy Słowo Boże mówi o poddaniu się, Biblia mówi, mamy władzę się poddawać ze względu na Pana. Zwróćcie uwagę, że to, co mamy robić i to, że żona ma być poddana, ona nie jest służącą. Wcale to nie znaczy to. On nie jest teraz takim bossem, który sobie siedzi, on tylko jej pokazuje, co ona powinna zrobić. Nie? Absolutnie to słowo tego nie oznacza. Bo już to wynika z miłości, z szacunku i tak dalej. Ale to on przewodzi. On nadaje kierunek. I sobie tak myślę, i takie jest moje myślenie tutaj, jeżeli jest różnica zdań, to albo dojdą do jakiegoś konsensusu razem, albo kiedy już nie mogą dojść do konsensusu, żona powinna uszanować jego zdanie. Z pełnymi tego konsekwencjami czy dobrodziejstwami jego decyzji. Popatrzcie, Bóg pozostawił nam tak wielkie możliwości odnośnie naszych decyzji codziennych. Przecież nie pytasz Pana Boga, czy masz przejść przez ulicę w tym miejscu, czy w tym miejscu. Masz robić to, czy tamto. Generalnie tak. Ale podejmujemy decyzję, to wynika z jakiegoś zdrowego rozsądku, tego, że mamy to myślenie przepojone Bożym Słowem, podejmujemy normalnie decyzje. Mamy wychowywać dzieci. Oczywiście Bóg też określił, jak to się ma odbywać, ale mamy ogromną wolność, swobodę. Bóg nam zaufał. Bóg nam zaufał i też Bóg, skoro tak mówi, to znaczy, że Jemu się to podoba. A więc zwróćmy teraz jeszcze raz uwagę na ten list do Efezjan, i tam jest powiedziane teraz do żon. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, tak jak mąż ma miłować swoją żonę, jak Chrystus kościół. Bo zwróćcie uwagę, żony, bądźcie uległe mężom swoim, tak jak komu? Jak komu? Zobaczmy do tekstu. Jak Panu, jak Chrystusowi samemu. Skoro On określił rolę i zadania i On złożył tą odpowiedzialność, bo przecież to Adam został postawiony do raportu za upadek w ogrodzie Eden. Nie Ewa, która została zwiedziona, tylko On. On się chciał wymówić. Kobieta, którą mi dałeś. Fajnie się zaczęło, ale wiesz, nie dostrzegłeś coś tam u niej. Żony, bądźcie tak jak Panu. Inaczej mówiąc, żona honoruje Pana, honoruje Chrystusa, kiedy uznaje to naturalne, uznane przez Boga, nadane jej mężowi przywództwo, przewodnictwo. I w tym nie ma nic, co by jej ujmowało zgodności. To jest dla niej ochroną, błogosławieństwem i zabezpieczeniem. A niech cały zbór powie amen. Amen czy nie? Bracia mówią tak. Tak jest. Tak jest. A więc nie tylko władzy, nie tylko w kościele mamy być ulegli ludzkiemu porządkowi, czyli
takiej świeckiej władzy. Niewolnicy mieli być panom swoim poddani. My jesteśmy poddani Bogu. Kościół podlega Chrystusowi. Syn jest poddany Ojcu. A też żony mają być poddane, uległe swoim mężom. A więc dwa razy w liście do Efezjan, wiersz 22 i 24, ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Myślę, drodzy, że jest inna natura mężczyzny i kobiety. Coś, co Bóg w nas włożył, w mężczyzn i kobiet. Jeżeli mężczyzna nie może być tym z natury, który przewodzi, który nadaje kierunek, to coś kobieta z czegoś go obrabowuje, kiedy ona to przywództwo nadane przez Boga i autorytet kwestionuje. Ciągle podważa. On nie może stawać się tak naprawdę tym, co zamierzył dla niego Bóg. Podobnie jak kobieta nie będzie stawać się tym, co zamierzył dla niej Bóg, jeżeli nie będzie miłowana, ale też jeżeli ona nie podda się. I to nie jest coś, to nie jest zasada i to nie są zasady, które mają nas wprowadzać w zakłopotanie, poirytowanie i tak dalej, nie. Bo przecież to, co Bóg i jak Bóg stworzył i określił, to wszystko jest jakie? Dobre. To nam ma służyć. Żadne przykazanie, które Bóg dał, nie dał po to, aby nam sprawić problemy i kłopoty, ale aby nas błogosławić, abyśmy mogli być przez Boga błogosławieni. W liście do Kolosan, który czytaliśmy, powiedziane jest w wierszu 18, poprzedzającym ten wiersz, kiedy 19, mówiący mężowi, miłujcie żony, tam jest napisane w 18, żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Tam jest jak Panu, a tu jest jak przystoi w Panu. Czyli stosownie, jak to jest stosowne dla Pana. Dosłownie moglibyśmy to też tak, w taki sposób, stosownie, jak jest stosownie w Panu, tak żony bądźcie uległe swoim mężom. Oczywiście, że rozumiemy, że to nie znaczy, że mąż ma zawsze rację i że on nie musi słuchać swojej żony i nie słucha jej rad, bo wtedy chyba nie jest zbyt rozsądnym. Ale mówimy o pewnej bardzo ważnej zasadzie, która pozwala mężczyźnie być tym, kim Bóg chce, żeby był. I kobiecie, żeby była tym, kim Bóg chce, żeby była. Zobaczmy do listu Tytusa, drugi rozdział, wiersz szósty, gdzie Paweł porusza także tamtą kwestię. Wiersz piąty, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Czyli ze względu na Pana, stosownie, jak podoba się Panu, i żeby nie przynosić ujmy dla Bożego Słowa, ona powinna okazywać tą właściwą uległość wobec swojego męża. No to jest trzeci raz. Ale później dwa razy jest wspomniane w liście Piotra, który już czytaliśmy, że kiedy mąż w sposób niewłaściwy traktuje swoją żonę, to jego modlitwy doznają przeszkody. W trzecim rozdziale pierwszego listu Piotra czytamy tak. Podobnie wy żony, to jest ciekawe, podobnie, czyli powinniśmy się cofnąć parę albo paręnaście wierszy przed. A tam wcześniej jest napisane o panach i o sługach. W wierszu 18, domownicy, w sensie sług, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Wiecie, Boże zasady są czasami, no,
to nas łamie gdzieś tam. Próbujemy się temu. To słowo przykrym panom oznacza takich naprawdę przykrych, wstrętnych, złośliwych, nieprzyjemnych. I Paweł mówi, niech ze względu na Chrystusa ci niewolnicy będą posłuszni takim panom. Ale na tym nie kończy. Bo później pokazuje na przykład Chrystusa, który znosi tak wielkie sprzeciwy i cierpienie wobec siebie. Jest posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Cierpi, wyśmiany, wydrwiony. A więc nie tylko Bóg mówi do tych niewolników, nie buntujcie się i tak dalej, ale zaraz Bóg pokazuje, ale bo właśnie mój syn, bo ja w ten właśnie sposób postępujemy. Oczywiście też nie chciałbym powiedzieć, że zgadzamy się na jakąkolwiek przemoc domową i tak dalej. Absolutnie nie. Ale rozumiecie tego, to poselstwo tego ducha Ewangelii, to co tu jest napisane, to jest niesamowite. On grzechy nasze poniósł. Gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Czasami trzeba coś poruczyć Bogu. Żona musi coś poruczyć Bogu odnośnie swojego męża, a mąż czasami musi coś poruczyć Bogu odnośnie swojej żony. Ale zachowywać właściwą postawę, poruczyć Bogu. Ale Jezus to wszystko zniósł. Dlatego podobnie wy żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie, ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Tak bowiem niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, tak jak już czytaliśmy, okazując im cześć. Tu nie ma miejsca z jednej czy z drugiej strony na rzeczy, które są niegodne chrześcijanina, męża, żony, chrześcijanki. Złe słowo, postawa, zachowanie, poniżanie i tak dalej. Absolutnie. Ale jeżeli cierpisz, jeżeli ten mąż nie spełnia, jest nawet chrześcijaninem i daleko mu do tego właściwego wzoru, to Bóg, Słowo Boże wyraźnie mówi, tak jak Chrystus, porucz to Panu. Swoją postawą, wiecie, mamy tendencję, to jest tak w nas mocne, to jest takie naturalne dla nas, dla starej natury, jak Kuba Bogu, jak On mi, tak ja Jemu. A Bóg totalnie mówi, to nie jest moje chrystusowe myślenie. I ze strony męża, i ze strony żony. Absolutnie. Jak ona może go złamać? Jak on może ją? Czy gdzieś mamy zachętę mężu, który wszystko, żeby ona była ci uległa? Absolutnie. Nie ma żadnego tutaj przymusu fizycznego, słownego, czegokolwiek, aby ona to czyniła i odwrotnie. Ale jeśli zajmiemy tą właściwą postawę, to zapraszamy Boga, aby wkroczył w nasze małżeństwo, wkroczył w życie naszego współmałżonka i rozpoczął swoją świętą pracę w jego, w jej sercu. I to Bóg czyni. I to Bóg łamie. Czy Bóg jest nie fair wobec nas? Już pokazałem na to, na przykładzie Starego i Nowego Testamentu, że Bóg od nas tego oczekuje, co sam czyni wobec swojego ludu. On takim właśnie jest.
A więc jak przystoi w Panu, ze względu na Pana ma być uległa, aby nie przynoszono ujmy Słowu Bożemu, aby ona to honorowała ze względu na Słowo Pana. Tak więc Bóg coś nakazuje i dla mężczyzny, i dla kobiety. Takie zadania, które rady, słowo, które skierowane jest do mężów i do żon. Po co? Aby małżeństwo mogło osiągać ten Boży wymiar, ten cel, który Bóg ma dla małżeństwa, aby byłoby miejscem miłości, radości, pokoju Bożego, błogosławieństwa Bożego. Jeżeli ten mąż jest jak skolioza, bo tu jest napisane, że ten przykry pan, tam jest użyte greckie słowo skolios, mają ci niewolnicy być posłuszni tym wykrzywionym, zdegenerowanym, czasami jakimś takim zupełnie nie zachowującym się właściwie, to jest krętacki, fałszywy, to słowo też oznacza. A więc jeżeli ten mąż nawet jest daleki od ideału, czy ona jest zwolniona od zasady Bożej? Wiecie, czasami można zrobić coś, pokazać, czy próbować pokazywać zewnętrznie, ale to w domu pokazujemy, kim jesteśmy. Kiedy nas nikt nie widzi, tam już się nie musimy ukrywać. A Bóg chce, żebyśmy w taki sposób, w ten właściwy sposób reagowali. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wtedy będzie nas, ciebie, mnie błogosławił. I może on czy ona będą cierpieć z powodu niewłaściwej postawy. Ale Bóg będzie ciebie, który zachowujesz tą właściwą postawę, ciebie będzie błogosławił. I stanie i sam będzie dotykał, jakby stanie do walki z tobą, aby dotknąć twojego współmałżonka. Będzie się przyznawał do nas. Ale to Bóg będzie rozpoczynał tą wspaniałą pracę. Autorka takiego skryptu Szczęśliwe Małżeństwo mówi tak. Uległa kobieta, dobrze, że to pisze kobieta, nie mężczyzna. Uległa kobieta potrzebuje uświadomienia sobie, że celem jej postawy jest posłuszeństwo Bogu. Posłuszeństwo Bogu, a nie szczęście osobiste. Czy to by zmienić męża? Często robimy coś dla drugiej osoby, bo chcemy zmiany. A najlepiej, gdyby to było od razu, a jeśli nie od razu, to w miarę jak najszybciej. Kobieta decyduje się, ok, wypróbuję tego sposobu od Boga, będę uległa. To znaczy, będę go honorować. Jeżeli będę miała inne zdanie, nie dojdziemy do porozumienia, uszanuję jego zdanie. Poddam się. To jest właśnie to, poddam. Łatwo się poddawać, jeżeli jest na naszym. To tu nie ma mowy o żadnym poddaniu. Ale jeżeli to nie działa w miarę szybko, dam mu tydzień, dam mu dwa. Ale Bóg nie mówi nic. Na jak długo, tylko mówi, że w ogóle to ma być naszym sposobem życia. Zbyt często, pisze ona, gdy w ciągu tygodnia lub dwóch uległość nie daje pożądanego efektu, kobiety poddają się. Uległość ma być stałym, codziennym stylem życia. Jest postawą serca, jest kwestią woli wyrażanej Panu. Żono, możesz poprosić Pana, aby dał ci mocy. Bóg daje chcenie i Bóg daje wykonanie. Pytanie jest tylko, czy my tego chcemy? Czy chcemy uhonorować Pana? Nie chodzi o nas.
bo przecież tak naprawdę w ogóle nie chodzi o nas, tylko chodzi o Boga. To On ma być uwielbiony, to On ma być na pierwszym miejscu, to On ma być wywyższony w Twoim i w moim życiu, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, prawda? Nie chodzi o nas. Mężowie, jeśli widzicie, że żony mają problem z uległością, sprawdźmy naszą postawę wobec swoich żon. Naszym zadaniem nie jest podporządkowywanie sobie żon. Słuchajcie, bracia, naszym zadaniem nie jest podporządkowywanie. Naszym zadaniem jest stworzenie podstaw dla pełnego miłości i zaufania, które jest drogą do ich uległości. Za jakiś czas jeszcze mam jedno tutaj odniesienie do tej właściwej, czy tych zadań żony. Mówiłem o zadaniu, dwie godziny poświęciłem zadań męża wobec żony. Teraz jeszcze jedną godzinę chciałbym poświęcić na kontynuację, ale na tym chciałbym dzisiaj poprzestać. Oto dokonujemy wyborów. Bóg coś nam radzi. Absolutnie nie chce nam popsuć humorów. Bóg chce, żebyśmy byli błogosławieni, spełnieni, mężczyźni i kobiety. Każdego dnia. I to zadanie jest wielkie i dlatego Bóg jest tym, który daje wykonanie. On ma moc, On daje chcenie, On daje wykonanie. Pamiętacie w Sylwestra, dlatego że mnie dotknęło to słowo osobiście. Mnie, dlatego się dzieliłem też z wami. Mnie pierwszego. Rób tak, aby postępy twoje były widoczne wobec wszystkich. Oto dzisiaj zwiastowane jest Boże Słowo. My o tym wiemy, bo przecież ono nie pierwszy raz, ta prawda jest przedstawiana, my o tym wiemy. Pytanie jest, ile z tego, co słyszymy, co Bóg do nas mówi, zaczynamy wprowadzać w nasze życie. W nasze życie, bo błogosławieni przez Boga nie są słuchacze, ale wykonawcy słowa. I to, kiedy zaczniemy praktykować, czasami będzie nam trudno, bo przecież jesteśmy takim ulepieniem, jakim jesteśmy. Jesteśmy nowym stworzeniem, jesteśmy królewskim kapłaństwem, ale ciągle wzrastamy i dojrzewamy. Ale jeżeli zaczniemy to wypełniać, czasami mozolić się, jednego możemy być pewni. Bóg stanie po naszej stronie i Bóg będzie nas błogosławił. Powiesz, ale mój mąż nie drgnął przez 3 miesiące. Niech nie drgnie. Kiedyś Bóg go sam poruszy. Lepiej, żeby wcześniej. Lepiej, żeby wcześniej. Ale jeżeli ty i ja zajmiemy właściwe miejsce, jeżeli mąż zajmie to właściwe miejsce w małżeństwie, tą właściwą postawę, będzie szedł w tym kierunku, aby być posłusznym słowu Pana, Bóg będzie po twojej stronie. Nie dlatego, że on będzie przeciwko twojej żonie czy przeciwko twojemu mężowi, bo on jest za małżeństwem generalnie. Ale wie, że będzie musiał wykonać i wykona pewną pracę, czy w nim, czy w jej, czy w niej. Niech Pan będzie błogosławiony.